Jesteśmy po oficjalnym zarejestrowaniu list i wiemy, że tych list ogólnopolskich w wyborach do parlamentu będzie 6, a nie 5, tak jak się jeszcze jakiś czas temu spodziewaliśmy. Także dzisiaj przedostatnia w takim razie nagrywka, a nie ostatnia, jeśli chodzi o analizy dotychczasowych działań i pomysłów określonych partii i ugrupowań w kontekście demokracji bezpośredniej. Z tej strony mówi do Was Agata Kępa. Goszczą dzisiaj Piotra Trudnowskiego, koordynatora Instytutu Demokracji Bezpośredniej. Cześć, dzień dobry. Na kanale Lub Bezpośrednio kontynuujemy właśnie analizy, o których już wspomniałam. Dzisiaj przyjrzymy się Konfederacji i wszystkim częściom składowym. Witaj Piotrek, to tak może właśnie na początek, jak zwykle to do tej pory robiliśmy. Jak wyglądała historia Konfederacji, jak dotarli do miejsca, w którym są teraz i gdzie przy tym wszystkim była demokracja bezpośrednia? No tak, rzeczywiście Konfederacja to jest taki twór polityczny, który powstał w roku 2019 na okoliczność wyborów do Parlamentu Europejskiego. Powstał sojusz różnych środowisk antysystemowych, które łączył sceptyczny stosunek do Unii Europejskiej. Dwie podstawowe składowe tego ruchu to środowisko wolnościowe, wywodzące się z różnych ugrupowań tworzonych przez całe lata przez Janusza Korwin-Mikkego i środowisko narodowe, które miało różne swoje perypetie historyczne, różni ludzie tworzyli polskie partie narodowe, ale ta ostatnia, gdzieś sięgająca no, początku lat drugiej dekady XXI wieku, to ten ruch narodowy jako partia, którą znamy od kilku lat, ta, która powstała na fali popularności Marszu Niepodległości tworzonego przez różne środowiska narodowe, raczej te młodzieżowe, jak Młodzież Wszechpolska i podobne. Tam oczywiście skład, pomniejsze ugrupowania były różne. Dzisiaj Konfederacja zasadniczo jest tworzona przez 3 człony. Część wolnościową, czyli partię Nowa Nadzieja, której liderem jest Sławomir Mentzen, Ruch Narodowy, którego liderem jest Krzysztof Bosak i ta trzecia część, która się ostała, to Korona Grzegorza Brauna, no i również taka trzecia formalna składowa tego porozumienia. No i cóż, no w związku z tym mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o programy Konfederacji, to ani w bardzo zdawkowym i krótkim programie z 2019 roku postulatów czy tematów związanych z demokracją bezpośrednią tak naprawdę nie ma, jak i w tym nowym programie, który jako Konfederacja jako pierwsza ogłosiła w tym roku wyborczym 2023, wprost mechanizmów demokracji bezpośredniej czy takich skierowanych do tematyki podmiotowości obywateli właściwie nie ma, co nie znaczy, że nie można mówić o stosunku Konfederacji do demokracji bezpośredniej, bo kiedy, do czego zaraz przejdziemy, spojrzymy sobie na programy tych partii tworzących Konfederację, to okazuje się, że jest tej tematyki całkiem sporo, niektóre pomysły są ciekawe, ale może jeszcze na początek o jednej rzeczy powiem, mianowicie o tym, że no, w tej kadencji były dwie okazje ku temu, by Konfederacja wypowiedziała się o swoim stosunku do demokracji bezpośredniej. Jedna z tych okazji to było głosowanie nad ustawą o referendum lokalnym, czyli ten projekt, który upraszczał, obniżał progi, obniżał liczbę potrzebnych podpisów. Tutaj Konfederacja razem z Prawem i Sprawiedliwością, pomniejszymi kołami Kukiz 15, Polskimi Sprawami zagłosowało za przeforsowaniem tej ustawy i politycy Konfederacji wprost wypowiadali się, że są za demokracją bezpośrednią i popierają jej uproszczenie na poziomie lokalnym. To później Senat zablokował, nic z tej ustawy ostatecznie w tej kadencji nie wyszło. Niemniej no mamy to konkretne głosowanie, gdzie okazuje się, że Konfederacja w kontrze do tej opozycji na lewo od Prawa i Sprawiedliwości zagłosowała za demokracją bezpośrednią. No i druga kwestia to jest stosunek do tego referendum rozpisanego na 15 października i tutaj też można powiedzieć, Konfederacja się odróżnia, ponieważ pozostałe partie opozycyjne jednoznacznie krytyczne są wobec tego referendum, właściwie wzywają w tej czy innej formie do jego bojkotu, albo mówią, że pozostawiają, jak
trzecia droga, pozostawiają decyzję swoim wyborcom, natomiast sami będą bojkotować te referendum. Natomiast Konfederacja powiedziała, że im się to referendum, pytania nie podobają, natomiast uważają, że jest czymś absurdalnym uważanie przeprowadzenia referendum za atak na demokrację. I tutaj bardzo wyraźnie się odróżnili. Raczej wygląda na to, że większość wyborców Konfederacji, to wskazują badania, jest gotowa zagłosować w tym referendum, raczej wezmą w tym udział wyborcy Konfederacji. I co ważne, Konfederacja też przedstawiła cały szereg swoich alternatywnych pomysłów na pytania referendalne, no, wykorzystując to niejako do pokazania swojej agendy i opowiedzenia się po stronie demokracji bezpośredniej. Więc jeśli chodzi o Konfederację, w dużym skrócie, nie ma programowego porozumienia w tym zakresie wszystkich partii, ale praktyka tej kadencji pokazuje, że no, są gotowi konfederaci opowiadać się za mechanizmami demokracji bezpośredniej w praktyce. Wiemy w takim razie, jak wygląda to mniej więcej teraz, ale tak naprawdę historia poszczególnych ruchów wchodzących w tym momencie w skład Konfederacji jest znacznie dłuższa. Mamy przecież i ugrupowanie związane z Korwinem, Ruch Narodowy, Braunowców. Przynajmniej tak to wygląda w tym momencie. Jak to zatem wyglądało, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią, jeszcze przed poprzednimi wyborami, zanim uformułowała się Konfederacja już w tych poszczególnych ugrupowaniach? No tak, zacząłbym od środowiska wolnościowego. Ono było najprężniejsze, najsilniejsze, ma najdłuższą historię. No i cóż, to w czasach, kiedy Korwin-Mikke był niezaprzeczalnym guru tego środowiska i właściwie takim, można powiedzieć, no, najważniejszym punktem odniesienia, to zasadniczo stosunek tego środowiska do demokracji jako takiej, a co dopiero bezpośredniej, był negatywny i zbyt wiele tego typu pomysłów się nie pojawiało. Pierwsze z tych ugrupowań historycznych, takie najbardziej znane przez lata będące ostoją tego środowiska, to była Unia Polityki Realnej. Unia Polityki Realnej pochodzi jeszcze z tych czasów, kiedy, jak to kiedyś powiedział Antoni Dudek, kiedyś każda partia tworząca, powstająca na scenie politycznej, uważała za swoją ambicję napisać swój projekt konstytucji. Taki projekt konstytucji Unia Polityki Realnej miała, napisał go taki znany, bardzo kontrowersyjny publicysta Stanisław Michalkiewicz. Tam zasadniczo nie było żadnych mechanizmów demokracji bezpośredniej, nie było referendów. Nawet ten artykuł, do którego my się w Instytucie Demokracji Bezpośredniej odwołujemy, artykuł 4, wskazujący na możliwość, na suwerenność narodu i możliwość podejmowania przez naród decyzji, bezpośrednio nie był w niej powielony, więc wyglądało to inaczej. Jakieś elementy można by znaleźć, takie bardziej proobywatelskie w podejściu do ordynacji wyborczej, ale nie będę w to szczegółowo wchodził, bo to już jest rzeczywiście archeologia. Różne te ugrupowania po drodze były, one miały różne programy, natomiast dzisiejsza partia w cudzysłowie wolnościowa, czy w cudzysłowie korwinistyczna, czyli Nowa Nadzieja, jest formalnie kontynuacją partii Korwin, czyli to się jakoś nazywało, jakoś ten skrót się rozwijało. Koalicja Odrodzenia Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, coś w tym stylu. I ta partia Korwin w 2015 roku ogłosiła swój program, program dość szczegółowy i tam kilka ciekawych dla nas punktów znajdziemy. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to też jest wspólne dla tych ugrupowań wcześniejszych. Duży nacisk na zasadę pomocniczości, dużo argumentów za tym, by przekazywać kompetencje do samorządów gminnych, zmiana struktury samorządowej, likwidacja powiatów, województw, zamiast tego stworzenie no, takiego historycznego szczebla administracji, które nazywa się ziemiami. Natomiast sam w ten fakt przekazywania dużej liczby kompetencji samorządom jest czymś, co już w naturalny sposób powinno nas interesować, bo w tej wizji państwa centralnego minimum jest takie założenie, że cały szereg rzeczy, którymi dzisiaj zajmuje się państwo w Warszawie na poziomie centralnym, powinno być scedowane bliżej obywateli do samorządów. To jest coś, co się konsekwentnie pojawiało. Druga kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, to kwestia właśnie tego ustroju władzy ustawodawczej. No i tutaj kwestia ordynacji wyborczej do tej władzy ustawodawczej. I tutaj bardzo ciekawa propozycja, mianowicie partia Korwin opowiadała się w 2015 roku za zmianą ordynacji wyborczej na tak zwaną ordynację STV. Czymże jest STV? STV to jest taka forma ordynacji wyborczej funkcjonująca w niektórych państwach,
która jest jednocześnie jednomandatowymi okręgami wyborczymi, czy w ogóle właśnie przywróceniem biernego prawa wyborczego, jednak z takim założeniem, że głosuje się tylko nie na jednego kandydata, ale można wybrać większą liczbę kandydatów i po prostu kolejkować ich w takim głosowaniu rankingowym ku temu, by ci kandydaci drugiego wyboru również mieli szansę na swoją reprezentację. Więc jest to coś bliskiego takim mechanizmom JOW-owskim z pewną korektą, która ma oddalać scenariusz sceny partyjnej od takiego twardego duopolu. I to jest ciekawe, bo to jest taki postulat, który pojawia się w różnych prodemokratycznych czy takich niosących obywatelską zmianę ruchach politycznych na całym świecie. Na przykład taka partia w Stanach Zjednoczonych Forward, stworzona po kampanii poprzedniej przez kandydata w wyborach demokratycznych Andrew Yanga, niesie właśnie to głosowanie rankingowe jako swój postulat naprawy tego jowowskiego systemu amerykańskiej polityki. Bardzo ciekawy mechanizm przybliżający posłów wyborcom. Moim zdaniem, tak zupełnie poważnie, chyba optymalny pomysł na ordynację wyborczą, choć z pewnymi problemami i na pewno bardziej skomplikowanym procesem głosowania. Warto to docenić. I jeżeli dobrze pamiętam, to też taka ciekawostka, która wielu zaskoczy, ale zdaje się, że głosowanie podobnym modelem ma też w swoim programie Partia Razem. Więc taki nieoczywisty sojusz programowy w zakresie ordynacji wyborczej pomiędzy no, najbardziej takimi wyrazistymi partiami lewicy i prawicy w Polsce występuje. I tutaj ciekawostka jeszcze, korwiniści, twórcy partii Korwin chcieliby, żeby ten parlament, Sejm, przepraszam, wybierany w drodze STV, on nie był typową władzą ustawodawczą, tylko by miał władzę kontroli władzy wykonawczej, to po pierwsze, i po drugie uchwalania podatków. To byłyby kompetencje tych wybranych posłów w STV, a poza tym proponują stworzenie małego senatu i rady stanu, które miałyby takie funkcje już stricte ustawodawcze, byłyby czymś oddzielnym od tej władzy Sejmu. Trochę skomplikowany konstytucyjny system, no ale warto na to zwrócić uwagę. O jednej rzeczy jeszcze mogę powiedzieć, bo to też ciekawy postulat typowy dla takich ordynacji jednomandatowych czy STV, mianowicie taka propozycja, by nie była, o tym rozmawialiście z Tomkiem Synowcem na kanale, potrzebna tak duża liczba podpisów pod kandydaturami, jak to dzisiaj jest, kilka tysięcy podpisów w każdym okręgu wyborczym, w skali kraju dziesiątki, właściwie setki tysięcy podpisów potrzebne do rejestracji list, żeby to bezpiecznie zrobić. Pod kandydatem do Senatu to też dzisiaj jest 2-3 tysiące podpisów, zależnie od tego, w jakiej formule kandydat startuje, czy w jednym okręgu, czy z jakiegoś komitetu ogólnopolskiego. Oni proponują, by tą liczbę podpisów obniżyć do zaledwie 100, ale za to wprowadzić kaucję kandydata za udział w wyborach, który to kandydat, jeżeli nie otrzyma 5%, to zwrotu tej kaucji nie otrzyma. To... Bardzo ciekawy jest ten wątek, że częściowo się postulaty powtarzają u różnych partii. Tutaj w przypadku Konfederacji i Lewicy wydaje mi się, że jest to z jednej strony zaskakujące, ale z drugiej strony, jak patrzymy na różnego rodzaju sondaże i analizy, to okazuje się, że wyborcy Konfederacji i Lewicy to częściowo jest ten sam elektorat i mogą być przepływy między tak naprawdę tymi dwoma skrajnymi w różny sposób ugrupowaniami. Jestem ciekawa, jak to się będzie w tym momencie rozwijało, ale chciałam tutaj tak tylko skomentować i zapytać dalej, czy jeszcze korwiniści mieli w swojej długiej historii, bo wcześniej przecież był Kongres Nowej Prawicy, Korwin to w ogóle jest już długa historia, inne postulaty związane z demokracją bezpośrednią. Tak, są jeszcze dwa postulaty z tego programu 2015 roku, na które warto zwrócić uwagę. Jedna to jest kwestia wyboru sędziów w wyborach gminnych, czyli tak naprawdę mechanizm sędziów pokoju. To też jest mechanizm, powiedzmy, z szerokiego imaginarium demokracji bezpośredniej, większego wpływu na obywateli, na jedną z trzech władz, tutaj na władzę sądowniczą. No i wreszcie trzecia kwestia, która jest jakby już takim typowym mechanizmem demokracji bezpośredniej i znów czymś, co znajdziemy w programach innych partii, to jest kwestia możliwości zarządzenia referendum
krajowego, obligatoryjnego, bez dodatkowej zgody Sejmu, po zebraniu 2 milionów podpisów obywateli. Tutaj już o tym rozmawialiśmy, ale i Prawo i Sprawiedliwość składało taki projekt w 2013 roku i Koalicja Obywatelska miała go w programie w 2019 roku. Tam jest po 1 milionie podpisów. Tutaj to zostało trochę wyżej postawione, no ale ten bardzo ważny postulat wprowadzenia do polskiego ustroju takiego naprawdę obywatelskiego referendum, czyli takiego, w którym to nie politycy decydują, a obywatele, jest również w programie partii Korwin. No i cóż, może w kolejnej kadencji coś z tego wyjdzie i ktoś położy to, sprawdzam na stole i zobaczy, czy te wszystkie partie, które mówią, że w teorii chciałyby tego obywatelskiego referendum, rzeczywiście są gotowe za nim zagłosować. O tym już wielokrotnie rozmawialiśmy. Dokładnie. A jak wygląda demokracja bezpośrednia w przypadku innych części składowych Konfederacji, czyli między innymi Ruchu Narodowego? No dobrze, to w takim razie tutaj też zacznę od... Aha, no tak. Program Ruch Narodowy opublikował w 2016 roku. On jest cały czas do znalezienia na stronach internetowych i powiem coś, co wiele osób może zaskakiwać. To jest bardzo ciekawy, wielowątkowy program. Wiele rzeczy, które się tam znajdują, ani niespecjalnie pasują do tego wizerunku Konfederacji, ani do wizerunku narodowców jako takich jednoznacznych prawicowców, tak, i tak dalej. Tam jest... Są ciekawe wątki, nie wiem, dotyczące nowoczesnych technologii, dotyczących państwa, dotyczących pewnego pluralizmu w takiej debacie kulturowo-historycznej, dotyczące wreszcie kwestii ekologicznych. To są naprawdę bardzo, bardzo ciekawy dokument programowy i są tam trzy kwestie, które sobie wynotowałem, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Pierwsza to jest kwestia ordynacji. Proponują narodowcy w 2016 roku wprowadzenie w Polsce ordynacji mieszanej, czyli takiej, która częściowo będzie wybierana proporcjonalnie, częściowo w jednomandatowych okręgach wyborczych. Oni konkretnie nie odwołują się do tego najbardziej stereotypowego postulatu, czyli ordynacji mieszanej na wzór niemiecki. Mówią o ordynacji mieszanej na wzór węgierski w owym czasie. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to dzisiaj wygląda na Węgrzech. I proponują zniesienie progów tych 5-procentowych w wejściu do Sejmu i jednocześnie bardziej proporcjonalną metodę przyznawania mandatów niż metoda Donta, tak? To i dodatkową jeszcze jakąś tam premię dla zwycięzcy, dlatego żeby łatwo było, no ale to w jakimś sensie to nazwijmy to jednomandatowe okręgi i tak powinny to przynieść. Chodzi o to, żeby z jednej strony Sejm był bardziej reprezentatywny, z drugiej strony można było zgłaszać kandydatów spoza partii, żeby można było startować w jednomandatowych okręgach wyborczych i po trzecie, żeby jednocześnie to nie utrudniało wyłonienia rządu, szczególnie, że o ile dobrze pamiętam, to tam w ogóle w programie jest taki mocny system kancelarski, słabsza władza prezydenta, silniejsza władza rządu i premiera. Więc te postulaty również ciekawe dotyczące ordynacji. Kolejna kwestia. Prosto rozpisany, dość szczegółowo opisany dzień referendalny, postulat, który no, znajdujemy w programach różnych partii, który zawsze mnie cieszy, jak się znajduje w programach partii politycznych, bo ten postulat wprowadziłem do polskiej debaty gdzieś tam około 2015 roku. Znalazł się w programie Ruchu Narodowego ledwie rok później. Brzmi to właśnie tak, by razem z wyborami albo w inny wygodny dzień przeprowadzać głosowania nad różnymi postulatami referendalnymi, zarówno z inicjatywy rządzących, jak i obywateli. Należy jednocześnie znieść wymóg progu frekwencyjnego ważności referendum, tak by wszystkie partie musiały agitować za głosowaniem w określony sposób, nie dokonując obstrukcji polegającej na zniechęcaniu do udziału w referendum i przegłosowana ustawa trafiać powinna bezpośrednio na biurko prezydenta RP, który mógłby taką ustawę podpisać, zawetować lub odesłać do sprawdzenia zgodności z konstytucją, bo tu jest jeszcze jeden ważny wątek. Proponują konfederaci, by te referenda nie były abstrakcyjnymi referendami, tylko konkretnymi takimi, gdy głosuje się nad konkretnym brzmieniem aktu prawnego, by ten proces był od razu wiążący, więc bardzo fajny, konkretny postulat dotyczący tego, jak ten aspekt demokracji bezpośredniej i referendów wzmocnić, zasługuje jednoznacznie na pochwałę, bo też jest rozpisany bardziej szczegółowo i bardziej przemyślany niż chociażby w programach Polskiego Stronnictwa Ludowego czy pozostałych ugrupowań. I wreszcie trzecia kwestia, o której należy powiedzieć, to jest propozycja inna trochę niż sędziowie pokoju, czyli wprowadzenie w Polsce sądów przysięgłych, czyli takiej ławy przysięgłych, jaką znamy z amerykańskich filmów. To również jest propozycja no, tej zmiany wzmocnienia czynnika obywatelskiego w systemie sądowniczym. Tam oczywiście przysięgłych się nie wybiera, a losuje.
No ale to też jest taki mechanizm, który można powiedzieć, no, wyrywa część tej władzy z takiego doboru elit przez elity dla elit do jakiegoś czynnika obywatelskiego, który będzie tutaj istotny. Widzimy, że tak naprawdę w postulatach Ruchu Narodowego, czyli części Konfederacji, pojawiają się postulaty związane mocno tak naprawdę z demokracją bezpośrednią, czego myślę, że wiele części elektoratu mogło się nie spodziewać. A jak to wygląda w przypadku środowiska zgromadzonego wokół Grzegorza Brauna, czyli powiedzmy tej części trzeciej składowej ostatniej Konfederacji? Tak, tutaj mechanizmów stricte związanych z demokracją bezpośrednią nie mamy, ale rzeczywiście Konfederacja Korony, tak to się chyba dokładnie nazywa, ugrupowanie Grzegorza Brauna również nie tak dawno opublikowało swój dość szczegółowy program. Tam jest dużo o tożsamości, takich kwestii historycznych, jakiejś wizji budowy państwa, która jest dość inna od bardziej taka szczegółowa. Kontrze do tego, jak sobie dzisiaj wyobrażamy demokrację liberalną. Natomiast jest kilka punktów, które nie są stricte związane z demokracją bezpośrednią, ale gdzieś blisko z tym związane i podobnie jak w pozostałych partiach Konfederacji można je omówić. Jeśli chodzi o ordynację wyborczą, mamy opowiedzenie się po stronie stricte jednomandatowych okręgów wyborczych, więc tutaj właściwie wszystkie trzy partie jakąś formę przywrócenia biernego prawa wyborczego proponują. Narodowcy ordynację mieszaną, korwiniści STV, brauniści czyste JOW-y. A poza tym mamy sądy pokoju na szczeblu lokalnym, czyli znów też postulat, który pojawia się w różnych ugrupowaniach. Tutaj również został wypowiedziany, zaproponowany wprost. I wreszcie trzecia kwestia, czyli wybory, przepraszam, prokuratorów w wyborach bezpośrednich. To też taki postulat, który od czasu do czasu się pojawia w debacie. No i jest też wzorowany na takich systemach, gdzie większa liczba urzędników pochodzi z wyboru niż tylko ci stricte reprezentujący władzę ustawodawczą czy samorządową. Więc to są te trzy elementy, które w programie Brauna znalazłem. Wydaje się więc, że no, każda z tych partii uważa, że w jakichś elementach polskiego systemu politycznego pewnego rodzaju proobywatelska, demokratyczna, wyborcza korekta jest wskazana, jest potrzebna. No i gdzieś to odwołanie do czynników ludowych, demokratycznych, oddolnych się pojawia, co może być zaskakujące, ale no jest w jakimś sensie ciekawe i nawet trochę dziwne, że skoro we wszystkich trzech partiach tego typu postulaty się pojawiają, to stricte w programie Konfederacji jako takiej zupełnie tego aspektu, nazwijmy to ustrojowo-obywatelskiego, nie mamy, a szkoda. Zobaczymy, jeżeli Konfederacja będzie miała większą reprezentację w kolejnym parlamencie, to może gdzieś te tematy też trafią na agendę polityczną. Warto też pamiętać o tym, że część polityków, czy środowiska wolnościowego, czy środowiska narodowego, no, w 2015 roku weszła do Sejmu z list Kukiz15, współtworzyła ten ruch. No i to też był taki moment, w którym większa liczba tych polityków dzisiaj tworzących czy Ruch Narodowy, czy partię Korwin opowiadała się bardziej wprost za czy to jednomandatowymi okręgami wyborczymi, czy rolą referendów. Znaleźć można cały szereg takich wypowiedzi historycznych polityków tej formacji, którzy no, dużo więcej temu aspektowi obywatelsko-podmiotowościowemu poświęcali uwagi. W takim razie nic innego, jak tylko czekać na weryfikację tych wszystkich postulatów, obietnic i tak dalej. No już teraz najpewniej w kolejnym Sejmie, zwłaszcza tak jak mówisz, że możemy liczyć na większą reprezentację przedstawicieli Konfederacji w Sejmie, przynajmniej na to wskazują obecne sondaże. Póki omawiamy jakby cały czas tak naprawdę te postulaty dotyczące demokracji bezpośredniej. Taki wniosek, który nasuwa mi się właśnie na myśl, to jest to, że bardzo dużo tych ugrupowań ma często, nie tylko już w ramach Konfederacji, ale generalnie, jeśli chodzi o partie, podobne postulaty i myślę, że tutaj dosyć łatwo byłoby wypracować jakiś kompromis, zwłaszcza, że w przypadku na przykład referendum obligatoryjnego to jest głównie na przykład liczba podpisów, więc myślę, że jako wyborcy, wyborczynie powinniśmy po prostu czekać i wymagać od polityków, polityczek, żeby właśnie wprowadzili jakieś zmiany prodemokratyczne w kontekście demokracji bezpośredniej. Dokładnie tak, do tego też zachęcam naszych widzów, słuchaczy. Jeżeli macie okazję rozmawiać z politykami, warto znać te postulaty wszystkich partii. Jeżeli macie okazję teraz, no,
polityka, wiadomo, w kampanii wyborczej jest dużo łatwiej spotkać niż przez całą Tak. kadencję. Jeżeli będą do was podchodzili przedstawiciele tej czy innej partii, pamiętajcie o tym, że na naszych stronach możecie sprawdzić, możecie przeczytać, możecie odsłuchać przede wszystkim te rozmowy i zapytać konkretnych kandydatów, czy z tymi postulatami programowymi, które w programach ich macierzystych partii są, czy są tego świadomi, czy o nich pamiętają, czy będą podejmować w kolejnej kadencji działania na rzecz tego, by wprowadzić je w życie, bo to jest zawsze być może największa władza, jaką wyborca ma nad politykiem, to to, żeby oczekiwać od niego realizowania własnego programu. Piotrze, bardzo Tobie dziękuję za wizytę na kanale lub bezpośrednio, a Was, widzowie Wicki, zachęcam do subskrybowania naszego kanału lub bezpośrednio, odwiedzania nas nie tylko tutaj na YouTubie, ale także na naszej stronie lub bezpośrednio.pl czy w naszych mediach społecznościowych, gdzie jako lub bezpośrednio nas znajdziecie. Tam staramy się śledzić demokrację bezpośrednią w Polsce, ale nie tylko w Polsce, na bieżąco. No a jeśli chodzi o kampanię wyborczą, postulaty, to myślę, że to jest temat, do którego jeszcze będziemy nieraz wracać. Także jeśli jesteście zainteresowani, zainteresowane, to koniecznie zostańcie z nami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia.